Rok wagnerowski, w którym obchodzimy 200. rocznicę urodzin kompozytora, opera na zamku postanowiła uczcić wspólnie z niemieckim partnerem. Powstała propozycja opery romantycznej zagranej z pasją przez orkiestrę pod batutą Golo Berga. Dramaturgię oraz zmienne nastroje poszczególnych aktów oddadzą w śpiewie chóry i soliści z Polski oraz Niemiec. Współpraca ta jest owocna zarówno dla strony polskiej, jak i naszych sąsiadów. Myślę, że od czasu podpisania porozumienia w styczniu bieżącego roku wydarzyło się już dużo. Będzie to zwieńczenie tylko i wyłącznie początku naszej współpracy, bo już nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym, co wspaniałego wystawimy dla obu części Pomorza w roku 2014. To plany na rok przyszły, jednak wiele się dzieje jeszcze do końca roku bieżącego. Premiera Lohengrina miała miejsce 7 grudnia u naszych sąsiadów. 13 grudnia będzie mieć miejsce premiera polska w Szczecinie. Strona niemiecka jest bardzo zadowolona z przebiegu współpracy i z inicjatywy, jaką wykazują polskie instytucje kultury. Szczecin jest eine Partnerstadt von Greifswald und wir haben seit 2005 partnerschaftliche Beziehungen. Współpraca trwa od bardzo dawna. Miasta Szczecin i Greifswald, nasze instytucje, czyli teatr, od 2013 roku podpisały z Operą Szczecińską porozumienie i ta współpraca składa się doskonale, czego owocem jest premiera Lohengrina. I chcielibyśmy w przyszłości wystawić wielkie dzieło, które będzie się odnosić do historii Polski i Niemiec. Ein gemeinsames großes Werk aufzuführen und das sowohl in Vorpommern, in Greifswald und Stralsund als auch hier in Stettin, dann ist uns das gelungen und insofern freue ich mich sehr darüber. Zachwyt jest zauważalny ze wszystkich stron, władz polskich, władz niemieckich i co najważniejsze, także ze strony artystów. No bardzo chwalili, że zostali przyjęci poczęstunkiem, który ufundowali, przygotowali właśnie chórzyści z Niemiec, to było na próbie generalnej. No i cały czas są rozpieszczani jakimiś czekoladkami i jakimiś właśnie gratisami, no takie zwykle ludzkie odruchy przyjaźni. Także współpraca na scenie również bardzo miło się układa. Król Henryk I Ptasznik przybył z Saksonii do Brabancji, żeby zebrać wojska na potrzeby zbrojnej interwencji. Korzystając z okazji, hrabia z Brabancji rzuca poważne oskarżenie pod adresem Elzy, jakoby miała ona zamordować swojego młodszego brata Gottfrieda, księcia Brabancji, w celu przejęcia przez nią władzy i jej sekretnego kochanka. To streszczenie libretta. Lohengrin to jednak opowieść bardzo kontrowersyjna. Nie jest tajemnicą, że jej wielkim sympatykiem był Adolf Hitler. Nie jest przecież żadną tajemnicą, że to była najbardziej ulubiona opera Adolfa Hitlera. I nie wiem, czy Państwo przypominają sobie taką scenę biograficznego filmu o młodzieńczych latach Hitlera, kiedy on gestykulując, ćwicząc gestykulację, słyszy grę na fortepianie pochodzącą właśnie z Lohengrina. W czasach politycznej niepewności i najwyższego uciśnienia czekano na wybawcę i nagle pojawił się on, Lohengrin. Ucieleśniona odpowiedź na wszystkie modlitwy nie daje się racjonalnie wyjaśnić.